dniach od 21 do 24 marca 32 uczestników wzięło udział w prestiżowym szkoleniu EXOS z zakresu przygotowania motorycznego, które odbyło się w murach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ten czterodniowy cykl edukacyjny pozwolił rozwinąć się w zintegrowany, wszechstronny sposób specjalistom takim jak trenerzy przygotowania motorycznego, trenerzy personalni, trenerzy dyscyplin czy fizjoterapeuci zajmujący się elementami przygotowania motorycznego na różnych etapach pracy ze sportowcem. EXOS to jest jedna z lepszych ekip, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne na świecie. Mają około 1,5 miliona zawodowych sportowców pod swoją opieką. Oni bardzo umiejętnie łączą wiadomości, które czerpiemy z nauki, czyli z badań naukowych. Potrafią to ładnie przekazać i wykorzystać w praktyce, co mi się wydaje, że to jest po prostu, no, to jest ich moc. Dzień dobry, chciałabym przedstawić Nicole, która przyjechała do nas na szkolenie EXOS. Nicole, can you tell us about EXOS? What is it? Why it's so important? What is the success of your Absolutely. We're working through a phase one, a level one EXOS mentorship at the moment. And what we're working through right now is the EXOS system components. The system components vary from easy to hard, but what we're working on right now is understanding the theoretical principles of the EXOS system components and understanding how to apply them. Those system components start with pillar preparation, which is preparing the athlete as an individual, so any injuries that they have. We're working through movement preparation, which is preparing the athlete for the movement demands of the day, the practice. We're working through things such as plyometrics, looking at different contraction types and how to move at different speeds. And then another key thing we're looking at, which you guys saw today, is some of the movement skill training and movement awareness. EXOS and EXOS methodology is a movement-based system that focuses on key movement principles.